Siema, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Śpimy. Codziennie o godzinie 22 jesteśmy tutaj z wami i pomagamy wam spać albo nie spać, co tam robicie, to w każdym razie, żeby fajnie wam się to robiło. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień był znakomity, jeżeli nie, to mam nadzieję, że jutrzejszy będzie bardziej znakomity dla ciebie. Bo nie ma co się poddawać, życiu, tak? Teraz nie ma co. Słabo, ale potem może być lepiej, jeżeli jest cały czas dobrze, to jest dobrze, kurwa, dobrze chłopaki robią. Najwiście. To życie to jebany survival, tak jak dzisiaj o survivalu pogadamy. Dawid poszedł się wysikać i wymyślił temat, jak przetrwać w dziczy, więc będziemy kurwa myśleć, jak przetrwać w dziczy. Arek, co wiesz na temat przetrwania? Chuja wiem, tak szczerze, w sensie teraz jakbyś patrz, bo jak sobie wyobrażam przetrwanie w dziczy i przetrwanie, to jest kurwa takie zupełnie, nie masz niczego totalnie, kurwa nic, ze siebie masz, masz siebie, tak? No tak, no ale na przykład zależy też od terenu. Jaki teren masz na myśli? No właśnie, teren domyślny, flat world, kurwa. No to te pustynne tereny. Survival hardcore. Nie, no właśnie, załóżmy, że pojebane jest życie, pojebane jest życie, bo tutaj grasz cały czas na hardkorze, kurwa. Jak umrzesz, to już nie możesz się respić. No, ja pierdolę. Szkoda. Pojebane jest to życie, widzowie. Szkoda, i healować się nie da. Panie i panowie, załóżmy, kurwa. Trzeba pomyśleć, że... co by było potrzebne. To, co masz na co dzień i nawet o tym, kurwa, nie myślisz. No to trzeba ja mam właśnie taką stronę, idealnie. Pomyśleć, co jest potrzebne. Potrzebne jest tak, jakieś bezpieczne miejsce, żeby przespać się. To jest ważne bardzo. Ale a bo ty mówisz, zakładasz scenariusz, kiedy ktoś już się rozbił, tak? No. Okej, okay, bo ja mam... Wiem, że teraz, ja kiedyś miałem fazę taką na YouTubie na oglądanie bushcraftów, bardzo dużo oglądałem i lubiłem ten content do spania sobie oglądać, jak kolesie w lesie są. Wiadomo, to było pod filmy pewnie ustawione, namiot kurwa rozbił, ognisko rozpalił i smażył tam jakieś mięsa. Ale takich bardziej zaawansowanych to nie oglądałem w sumie, tylko takie jak sobie gotowali coś tam, albo jakieś szałasy robili. Ej, zobacz, że żaden youtuber jeszcze nie zrobił materiału, że zamieszkałem na bezludnej wyspie przez rok. Że taki survival. Że taki może survival ktoś z zrobił, vlogem. Może ktoś zrobił, ale taki długi że taki to nie survival, wiem. Survival z vlogiem. No, to by było fajne. Zajebiste by to było. To by było fajne, tylko faktycznie bez cheatowania żadnego takiego. Tylko bez cheatowania taki i jak długo przetrwam. Kurwa, tylko tam też miał telewizję ze sobą. Bergryz, ale na YouTubie. Na YouTubie i na przykład z Instagramem, że głosujcie na co mam dzisiaj polować. Instagram zajebiste. Decyduje co dzisiaj jem, no, kurwa. No, no i zrobisz głosowanie na tym. I masz tam larwę albo ryby i oni. Ale właśnie patrz, zobacz, jak tu już kurwa przechodzimy do na przykład jedzenia takich ryb, mięs, czegokolwiek, jakiegoś coś, to ja bym kurwa nie upolował czegoś. Chcesz upolować nie bym mógł, zajebać bym mógł. Ale później to oskurować, wziąć, wiedzieć w ogóle co jest jadalne z takiego królika na przykład, co możesz zjeść, czy czegoś innego, jakiegoś jelenia. Ni chuja bym się w tym nie połapał. Jelenia? Zginął. Kurwa, jak byś go chciał zajebać? Nie wiem, kurwa, łuk bym zrobił i bym go strzelił, ty. Ale już bym później go nie oskurował, nie umiałbym ni chuj tego zrobić. Dobra, ale mianowicie, moim zdaniem, ja wiem już teraz, że gdybym ja takie coś był zdany, to na pewno ani ja bym nie atrybił. Pierdalał orzechy, kurwa, i owoce. Orzechy, rośliny. Rośliny, wegetarianizm. No. W chuj wegetarianizm był. No, nie przyrządziłbym dzika z lasu na ognisku. Poza tym myślę, że nie zjadłbym tego nawet, bo to by było niesmaczne pewnie. To by było w chuj obrzydliwe. No, nie miałbyś przypraw, znaczy przyprawy dałoby się zdobyć jakoś pewnie, kurwa. Ale to też trzeba. Właśnie to są takie rzeczy, o których nie myślisz na co dzień, bo sobie idziesz do sklepu, kurwa, kupujesz, nie? Mieszkasz jakbym w domu, solił, masz ciepło, to bym solił masz wodą, gdzie taką się wodą, spać i tak dalej. Wodą słoną, no tak, w sumie tak, no. Możesz wodę odsolić. To po to uczyli tego w szkole, kurwa. Jak nie, po prostu polać słoną wodą i jest słone. No, no też można w sumie. Masz teraz wodę i sól. W sumie tak. No, ale... Powiem szczerze, no naprawdę, mięsa bym nie przełknął, kurwa, pewnie bym próbował, zależy od klimatu, gdyby to była jakaś ekskluzja, no właśnie, wiesz, to zależy też od klimatu, bo wtedy ci się łatwiej już na noc na przykład robi, nie musisz zadbać o ciepło, jakby było ciepły klimat, nie? No, jeżeli mówimy o takiej wyspie ekskluzywnej, co ja mówię, takiej kurwa ciepłej. No ciepłe jakieś, nie? No to by nie trzeba o tym myśleć na przykład. A tak to by trzeba jakieś ognisko rozpalać, jakiś kurwa szałas wymyślić. Kiedyś właśnie za dzieciństwa robiłem z ziomkami szałasy w lesie i tak dalej. Robiło się bazy takie różne. Właśnie wydaje mi się, że stworzenie osady byłoby najłatwiejsze. To znaczy zbudowanie sobie jakiegoś schronienia. Byłoby najłatwiejsze. No właśnie ja lubiłem to oglądać na YouTubie, jak sobie budowali ludzie takie rzeczy, perele różne. Jak kopali w tym, w ziemi tam. I też właśnie tam jakieś ryby łowili na patyk, brali patyk i pyk, rybę zabijali i ją smażyli sobie, jakoś ogarniali. Ale ja bym nie ogarnął tego, nie umiałbym. Nie wiedziałbym za co się zabrać z tym. No, warzywa i owoce bym zaczął hodować. No ja też. A co proponują w...
W ogóle tutorialu, ja to znalazłem na jakąś stronę. No ja też znalazłem, mam na Red Bullu, poradnik survival, jak przetrwać w dziczy na łonie natury i jeszcze jakiś inny survival, czyli jak przetrwać w dziczy. Tak, czy to jest ale patrz, pkt.pl? Tu, co? pkt.pl? Tak, ale tu jakiś ekwipunek polecają już, widzisz, bo to jest no takie... Właśnie... Takie bardziej już współczesny survival, bo dużo ludzi też ma taką zajawę właśnie, że się interesuje tym survivalem i faktycznie, wiesz, jeżdżą se kurwa na jakieś takie wyprawy na jakiś czas. Tylko, że się do tego przygotowujesz, nie? Jaki? Że pojechali na obóz survival? Nie kojarzę, chyba nie. Kurwa, jest taki film na Netflixie o obozie survivalowym i ja myślałem sobie, ale zajebiście, film o obozie survivalowym. No ale to co to było? Że właśnie zebrali ekwipunek ze sobą, eku całe tak, i pojechali? Tak, i pojechali na jaki dzicz. Czas? No jakiś tam będzie określony czas, aha, nie wiem, ale w filmie chodzi o to, że komuś broń wystrzeliwuje i zabijają jednego i chcą to zgłosić połowa, a połowa mówi nie kurwa, aha, bo nas zajebią i się zaczynają kłócić, zaczynają się rozpierdalać. Kojarzę to. No właśnie oglądaliśmy to razem chyba. No właśnie kojarzę już coś, ale to może nie wiem, nie pamiętam. To był taki zimowy survival. To może nie oglądaliśmy, może mi o tym mówiłeś po prostu. No ale to był słaby film bardzo, swoją drogą. A. Ale Bear Grylls na przykład to oglądałem całe życie. Bardzo często. No też oglądałem, no z dzieciństwa to oglądałem bardziej niż całe życie, ale... To było bardzo fajne. No fajne było, no tylko tam też miałeś kurwa kamery już przygotowane wszystko, nie raczej. Ale właśnie to fajny tak pomysł rzuciłeś, że kurwa pojechać na jakąś wyspę i faktycznie tam jakiś czas przetrwać. Tak bez jak bez, długo, bez nie? Tego tak samo jak Freeze. Tak samo jak Freeze w tym więzieniu, to tak samo... To jest dosyć podobny content, nie? To Patec może coś takiego zrobić, albo Oj Wojtek. Oni mają Oj teraz Wojtek taki spoko chyba... content. No raczej tak. W ogóle zauważyłem, że teraz... Zrobił się jakiś trend na podróżnicze. Podróżniczy content, nie? Że dużo tego. No. Ja właśnie kiedyś taki miałem hype na oglądanie takich podróżniczych rzeczy. Oglądałem tego, kurwa. No wiadomo tego, jak on gonciarza miał. Gonciarza. Jebać go. Nie gonciarza. Czemu jebać? Nie wiem, nie oglądałem go po prostu, o to mi chodzi. A kurwa, jak on się... Ty, zapomniałem. Vlog Kasza był na pewno, jego oglądałem. Oglądałem też tego, kurwa, Przedświat na fazie. No to wiadomo, jeszcze jakiś był jeden, którego oglądałem też. Że Casey sobie podróżował. Neistat? Nie, polskie kanały. A, to nie był Faza jakiś czy takiego? No Fazę, Vlog Kasza i coś jeszcze oglądałem, już nie pamiętam. Kojarzę go mordę, ale już nie pamiętam, jaki miał nazwę. No mniejsza, ale wiem, że właśnie... Wiem, że właśnie tylko to była taka nisza, która to była... Nie było dość popularne, te właśnie podróżnicze kanały. Żadny a teraz przygód. Żadny przygód też oglądałem go, ale on po urbexach chodził. Też zajebiste były urbexy, fajnie mi się oglądało. No, na urbexy były spoko. Sam też jak u siebie jest... czasem chodziłem. Była na przykład ja też, u mnie szkoła też opuszczona taka, gdzie moi rodzice chodzili do tej szkoły. Na wsi tam była szkoła i ona była spalona taka i budynek cały był. I to było fajne. U mnie był opuszczony szpital w lesie. Uuu, to też fajne. No, on był wysoki, miał chyba 10 pięter i wjebaliśmy się jakieś prawie na dach. I są te piętra, były zachowane wszystkie? Tak. O kurwa, fajne. Tylko, że to był... On już ściany miał rozjebane, bo to był szkieletor i po prostu jakby, wiesz, był taki oskurowany jakby. Mm-hmm. A czasem tam właśnie została. tych fajne, ja lubiłem te urbexy, gdzie zwiedzali jakieś takie miejsce i tam jakieś itemki były nadal, nie? Jakieś kurwa, na przykład jak szpital, jakieś łóżka były dalej, jakieś tam rzeczy i tak dalej. Często się zdarzało, to fajne było. No nie, to w stalowniku już pokradli wszystko, to tak. No zło. Już nie wiem, czy on nie jest rozpierdolony, tak szczerze. Czekaj, wpiszę sobie... Ta szkoła chyba obok mnie, co jest, to jeszcze... Jeszcze była chyba, ale no to też sam ten. Już tam były jakieś pozostałości po tablice były chyba na przykład, tablice szkolne były, ławki jeszcze. Wiem, że tam basen był w ogóle w szkole, to było wow, kurwa. Jeżeli masz dostęp do Google, to wpisz sobie w Google grafika szpital Stalownik, to zobaczysz ten szpital. Szpital Stalownik. Opuszczony szpital Stalownik, no widzę taki na ten grafice. A, zobacz. No to taki... A to nie wiem, czy nawet któryś kurwa z urbexowych tych nie był tam. O, on jest fajny. Albo był bardzo podobny. Mi się wydaje, że tam był chyba Żony Przygód. Kojarzę ten budynek. Mhm. Tylko chyba jakoś strzeżony był. No jest strzeżony, to prawda. No. Dobra. Co jest potrzebne do eku survivalowca? Teoretycznie no cała sztuka polega na tym, aby radzić sobie bez sprzętu. No właśnie, żeby w razie faktycznego zagrożenia polegać tylko na sobie i swoich umiejętnościach. Jednak, a właśnie jakie niebezpieczeństwa mogą się zdarzyć poza naturalnymi, które brakami w twoim organizmie?
Tak w Polsce, no dziki cię mogą kurwa napaść. Zwierzęta, ty. No. Pogoda może być. No i pogoda, no to właśnie wiesz, to tak się i tak zbliża, no, do tego, że twój organizm nie przetrwa, no tak. Jednak survival to też sposób biwakowania czy podróżowania, kiedy musimy radzić sobie z ograniczoną ilością sprzętu, więc bla. Krzesiwo, kurwa, krzesiwo jebane. Chciałem zawsze nigdy, mieć nigdy nie miałem krzesiwa. Właśnie ja się zawsze chciałem mieć tak krzemienie takie. Psz. Ja myślałem, że to kiedyś jak mówili w szkole, że krzemieniami można ogień rozpalić, to myślałem, można. Że to zwykłe kamienie i myślę, tak kamieniami nie. Napierdalałem. Mówię, nie działa, śmierdzi tylko. Kamienie tak śmierdzą, nie. Jak się je rozwala. Ale krzemień też śmierdzi siarką, jeżeli go tak. A to może to był krzemień, bo ziomek jakiś miał, tylko to były takie zabawki na targu kupione, dwie kulki, które się uderzało, to one wybuchały, tak puf. Tak waliły, było coś, taka zabawka to były kiedyś. Diabełki. No diabełki też, ale to takie dwie kule były duże, które też były chyba pokryte siarką, jak się uderzało, to wybuchały. A słyszałeś o tym lifehacku, że jak masz baterię i opakowanie po gumie do rzucia, to masz ognisko. Tak, że możesz ognisko rozpalić, no widziałem. Pojebane, to. Co? Ale to chyba musi być ta 9-woltowa, co w język parzy zawsze, jak się dotykało ją. Tak. Jak to było, że ta akurat, no w sumie ta, no to moc woltowa chyba, ale no. Ona tylko jako jedyna raziła w język. Pamiętam, czemu ktoś wpadł na pomysł, żeby ją polizać? Nie wiem, ja ją lizałem, nawet chyba nie wiedząc o tym, po prostu lizałem ją. Bo, kurwa, lubisz prądem. No, lubię lizać baterię. Dobra, potrzeba tak, w plecaku powinno się znaleźć. Peleryna przeciwdeszczowa. Okej, okay. Menaszka. Co to jest menaszka? To jest taka miseczka. Aha, na menaszki turystyczne, takie metalowe, takie te. No to tak, to w takim czymś gotowali zawsze, to fakt. Jakiś śpiwór lub hamak. No to widzisz, to już masz dużo ułatwione, jak takie rzeczy ze sobą bierzesz, nie? Kubek turystyczny. Wydaje mi się, że hamak jest bardziej rozsądną rzeczą niż śpiwór, tak szczerze. A i mo śpiwór bardziej niż hamak. Moim zdaniem ci ciepło hamak będzie, a... Nie, dokoniecznie. Od podłogi też jest zimno, od podłoża. No niby tak, no w sumie tak. No ale wtedy... z drugiej strony patrząc, no dlatego zależy, zawsze jaki na ten. Mówił, żeby na ziemi nie spać, bo na ziemi są kurwa robale i wszystko i się opiera. No w sumie tak, dlatego hamak jest rozsądny. No tylko też trzeba wtedy znaleźć miejsce, gdzie to rozbić jakoś sensownie. I żeby nie wiało. Ale to raczej nie jest już problem za duży, to się zawsze coś znajdzie, pewnie jakiś drzewka czy coś. Kubek turystyczny, linka survivalowa. O, to jak już chcesz się poddać, kurwa, to chyba ta linka się przyda. Żeby jak ktoś by namotał, żeby jechał, żeby go można było ten... rozwiesić. Zatrzymać. No, mnie kurwy rozwieszali to. Linki na motory u ciebie rozwieszali? No, kurwy. Ale skurwysyny. No, sobie jeździłem i były linki. Manierka. Tak? Manierka. A uderzyłeś jakieś linkę? Nie, no nie, nie, nie. To nie było na tych terenach akurat, co jeździłem, ale wiem, że były. Właśnie. Dobra, manierka, apteczka, zestaw naprawy. Jaki zestaw naprawy, kurwa, zestaw naprawczy? No, jakiś tam... No jest, są jakieś śrubokręty, duperele. Folia NRC to jest chyba ta termocieplna, chyba jest? Tak, no, czy... to jest ta folia właśnie. A to są pep... No to właśnie tak wtedy, sobie. Jak masz hamak, to masz też tą folię, to już jest git, nie? Nawet. No i ostry nóż, no nóż to taka podstawa, to raczej bym wziął za wiadomo. No bez noża by ciężko sobie poradzić, a z nożem to już jest taki hak duży, dość. No. To fajne jest. A, tego typu sprzęt można nabyć w sklepach z militariami. No nieźle, nieźle. No, no, no. Odpowiednio, trzeba również zadbać o odpowiednią odzież, która musi być wygodna i dopasowana do warunków atmosferycznych. Widzisz, to też jest ważne, żeby... No tak, no dlatego temperatura. Ten. Ale właśnie chciałem kiedyś coś takiego zrobić, tylko właśnie to ci mówiłem już nieraz, kurwa, że właśnie rowerami se pojechać w jakimkolwiek kierunku, gdzie tam chcesz, z namiotem tylko albo z czymś takim i se kimać gdzieś w jakimś miejscu do tego... No raczej nie dozwolonym, nie wiem czy dozwolonym, ale znaleźć jakieś miejsce, gdzie się można kimnąć, kurwa, w namiocie albo czymś. To by było fajne. I zawsze to chciałem zrobić, już od jakichś kurwa 8 lat albo 9, te lata mijają, a tego nigdy nie zrobiłem. Tu jest bardzo fajna informacja, której nie, tak szczerze nawet nie zarejestrowałem nigdy. Jaka? Szykując się na survivalową wyprawę, warto też pamiętać o piramidzie potrzeb oraz o zasadzie trójek. I zasada trójek, zasada trójek w krótkim uproszczeniu mówi o tym, że człowiek może przeżyć 3 dni i doty bez tlenu, 3 godziny bez... No, 3 minuty bez tlenu. 3 minuty bez tlenu, 3 godziny bez schronienia w warunkach skrajnych, 3 dni bez wody i 3 tygodnie bez pożywienia. Kurwa, aż 3 tygodnie bez pożywienia? Długo. No, bez żarcia, mamy już dużo. No wiadomo, będziesz wycięciony i tak dalej, nie? Ale no tak, możesz przetrwać długo, nie?
Bo później też organizm ci wchodzi, że w ten tryb, że bierze ci energię z innych jakichś źródeł, nie? Jakiś tłuszczu, kurwa, twojego i tak dalej chyba. Czyli tak teoretycznie, jeżeli wpadniesz jakąś pułapkę, bądź wpadniesz jakąś skarpę, gdzieś utkniesz, to 3 dni przeżyjesz. No 3 dni, jeżeli nie będziesz miał wody przy sobie ani niczego, no to 3 dni przeżyjesz. Ale to też ciekawe, ile minimalnie tej wody trzeba uzupełniać wtedy. No bo tak normalnie to tam gdzieś 2-3 litry trzeba pić, a tak to nie wiem, ile te 3 dni na minimalnej ilości. Minimalne zapotrzebowanie. Dlatego też wiem, że są właśnie te wody. Rurki takie na przykład, to ci przeczyszczają wodę i tak dalej, z kałuży możesz pić, czy coś tego typu chyba. Na kilogram masy ciała przypada 30 ml wody. Ty, a teraz widziałem taki ten, to wyszło wczoraj chyba, na sklepie Adidasa. Taki bidon, kurwa, bidon taki, se masz? Tam jest korek taki inteligentny, który pokazuje ci, ile wody pijesz w ciągu dnia. I ci na apkę wbija to samo, automatycznie ci na apkę to wbija, jak pijesz wodę. Co? No jest bidos, kurwa, inteligentny. Zajebiste to jest. Muszę to kupić. No ja też to kupię. Nie wiem, z 200-300 może. Bidon Adidas inteligentny? Ale to też masz bidon taki, w sensie to jest termos chyba bardziej, bo trzyma ci temperaturę, nie? Smart Bottle, to jest to. Może tak, wiem, że to Adidasa był, Adidas X coś tam. The smartphone is not included. No. Ale napisali. Fajne ale to jest. Ale pojebane, ty. Fajne, no bo ci liczy wody, ile wypiłeś, nie? Ci musisz myśleć. Znaczy ja tak zawsze piję butelek to po prostu, więc widzę, ile butelek dziennie wypijam, ale no. Fajne, ale z drugiej strony głupie. Już ci powiem dlaczego. Bo czemu? To ma, kurwa, tak małą pojemność, że musisz to uzupełniać cały czas. 600 ml chyba. To malutkie. No to tak, wiesz, na trening chcę to wziąć czy coś, to tak... No, trzeba uzupełniać, no ale z drugiej strony do szklanki też, kurwa, wodę przelewasz, nie? Albo nie przelewasz. Stary chuj. To od góry to wygląda jak białą Aleksę, kurwa, patrz, pokażę ci. No to nie wiem, jak to od góry wygląda. Na Facebooku ci wrzucam, poczekaj. Niech mi się załaduje tylko. Zawsze jak ciemny tryb sobie ustawia na Facebooku, to mi się strasznie... Baguje. Ten ładuje. No też mam zbagowane niektóre stronki właśnie. Patrz jak Aleksa. Ten dark. Ej, no faktycznie. Aleksa, remind me to drink water. Ciekawe ci dźwięki wydaje, kurwa, wypij wodę. Aleksa, fart for me. No dobra, to idąc dalej do survivalu, podstawa trójek, gadaliśmy o tym. Co za Konrad to wysłał na tym, na grupie, kurwa, harna. Nie widzę. Wiktoria Jaroniewska, statyści, chętnie zagram Jana Sika, jakiegoś ćpuna, harna się. Dobra, co tam dalej mówiłeś, że co? Że ważne, mam teraz tą stronę Red Bulla. Też mam tą stronę Red Bulla, ale jakaś rozjebana, tak dziwnie to wygląda, nie wiem, czy przez to, że ten tryb ciemny włączyłem, kurwa, nas jakaś... No. To możesz prezentować, możesz czytać ten, jeżeli chcesz. Ten. Dobra, no to przeczytam. Nieważne, czy wybierasz się na jednodniową wycieczkę do lasu, czy kilkutygodniową wyprawę, nigdy nie wiesz, czy nie będzie trzeba przejść w tryb przetrwania. Ty, a jakbym się zesrał, to czym dupę podetrzę? Liściami? Można umyć wodą, jeszcze podcierać. No tak teraz o tym pomyślałem. Rykło w czas. Sztuka przetrwania jest James, kurwa, dlatego im łatwiej. Oprócz wiedzy, skąd brać pożywienie oraz jak rozpalać ogień, przyda się również odpowiednie nastawienie, dzięki któremu nie stracimy głowy, kiedy będzie nam potrzebna. Numer 1. Trzeba być przygotowanym. Poświęć nieco czasu, aby dowiedzieć się, co może cię spotkać w terenie, gdzie się wybierasz. Bycie na to przygotowanym, przewidywanie problemów, jakie możesz napotkać, pomoże ci uniknąć sytuacji. No wiadomo. No tak, to w miarę oczywiste, tak szczerze. No tak. Zachowaj spokój, kurwa. Panika jest jednym z największych zagrożeń, jakie czyhają na ciebie w dziczy. Jeśli się denerwujesz albo coś się przeraża, ciało naturalnie przełącza się w tryb walki i ucieczki. Miecz wyciąga, kurwa. Automatycznie. Umiejętność kontrolowania tego stanu jest kluczowa. Kiedy przetrafia się najgorsze, zwolnij myśl trzeźwo i podejmij mądre decyzje. Bla, bla, bla. Coś tu pierdoli, jakiś James, ty. Ale to tak łatwo powiedzieć, żeby się nie denerwować, a szczerze mówiąc, nie wiem, czy dałbym sobie radę, żeby się uspokoić aż tak. No to jest to naturalne. No zależy, co by się przydarzyło, nie? Teraz siedzimy, kurwa, przed kompem i sobie pierdolimy głupoty, więc ciężko też w to, kurwa, sobie pomyśleć, coś by się mogło przytrafić, nie?
w jakimś... Zależy, właśnie zastanawiam się, czy... Gdzie by tak można pojechać w ogóle, jeżeli chodzi o Polskę na przykład? Jakbyśmy teraz mieli na survival jechać, to gdzie byśmy pojechali? A po co jechać na survival? No nie wiem, no tak jak czytamy takie poradniki, no to... to się można też zastanowić, gdzie by można pojechać, no. No to, no gdzie, nie wiem, do dupy. A ciekawe, czy są, na pewno są jakieś szkoły, jakieś takie kurwa... Szkółki survivalu? No nie, czy szkółki, czy właśnie takie, że wycieczka kurwa taka survivalowa właśnie, że cię zabierają tylko i tam se jesteś pod opieką tych kurwa ziomków i se z nimi jesteś. Myślę, że może być. Coś być. Sensie, jakiś właśnie kurwa super to... prezent, jakiś voucher na coś takiego, coś tego jest, typu może jest, to być. Jest, na pewno jest. A ciekawe, ile osób tak wiesz, bierze w czymś takim udział, nie? Bo tak, nie takiego wiem. Tematu nie poruszaliśmy i właśnie tak teraz się zastanawiam o tym. Ciekawe, czy jakbyśmy na przykład mieli jakiegoś widza, który byłby trenerem survivalistą. W sumie no. Dużo na pewno z widzów też, nie wiem, ktoś kurwa tu co był, to gadał, że był jakimś harcerzem czy czymś takim. To harcerstwo się zdarza pewnie często. Ale co robią? Ja nigdy nie byłem w harcerstwie, a nigdy... No, w mojej rodzinie była osoba chyba nawet wydaje jest mi się, że harcerze dbają o ale... o las. Tak, tak ci się wydaje, co robią harcerze? No, i szyszki wpierdalają. To już jak żart. Czemu się idzie, no wiem, no tak, ale no czemu się idzie do harcerstwa, kurwa? Nigdy nie miałem tego pomysłu szalonego w głowie. Czy to rodzice wysyłają, harcerze? Czy co? Co robią harcerze? Harcerstwo to nie tylko las i ogniska. Z biegiem czasu w harcerstwie w szeregach dzieci rozwijają swoje umiejętności interpersonalne, logistyczne, zmysł organizacyjny. Harcerze no to tak a propos rozwoju, to nawet ciekawe. Koordynować pracą i przemawiać do ludzi tak, żeby wszyscy słuchali. Okej, okay, czyli taka po prostu trochę poduczenie się, kurwa, umiejętności ludzkich, takich o, to spoko. A czemu czuwaj się mówi jako harcerz? No nie wiem, mają tam jakiś swój słownik, swoje powiedzenia, jak wiesz, jak wszyscy. Czy warto zapisać dziecko na harcerstwo? Nie. Jak znaleźć drużynę? No normalnie, no co? A ile się płaci? A płaci kolonia się? Zuchowa trwa zwykle 2 tygodnie, a obóz harcerski 3 tygodnie. Koszt waha się w granicach 70 zł. Właśnie na te obozy często jeżdżą ludzie. Ile? Złotych? 70 do 1000. 700 do 1000. A, no to tanio, nie? Jak za takie wakacje powiedzmy, kurwa. Ciężko nazwać to wakacjami, no. Ale może. Harcerstwo to nie wojsko. Wiele osób niezwiązanych z harcerstwem myśli, że harcerstwo to takie łagodniejsze wojsko. W końcu harcerze też chodzą w mundurach, mają apele, uczą się dyscypliny. Organizacjom harcerskim jednak wciąż brakuje daleko do ruchu wojskowego. Hierarchistyczność. Ale to jest właśnie ktoś, jakaś organizacja nadrzędna, która tym zarządza wszystkimi innymi grupami, które są. Czy to, że jest jakiś polski związek harcerzy? No pewnie tak, coś takiego jest, nie? Ale skąd to w ogóle się wzięło? Ja harcerzy kojarzę, że to w Stanach często na jakichś bajkach byli, kurwa, miś jogi czy jakieś inne takie duperele, to może o, stamtąd mam. To się wzięło. Co robią harcerze? Co robią? Poprzez pracę harcerską chcemy przyczynić się tak, aby harcerze... aha, źle to jest napisane, ale dobra. Chodzi o to, że szanują innych środowisko, biorą pod uwagę poglądy i uczucia. Są kreatywni, niezależni w myśli, słowie i czynie. Zawsze robią najlepiej, nie boją się popełniać błędów, żyć zdrowo i być wiarygodnymi partnerami i przyjaciółmi. Czyli to jest taki obóz survivalu. No taki trochę tak, ale bardziej lightowy, nie, mi się wydaje. No taka szkółka, kurwa, mi się wydaje, że właśnie taka, że żeby cię poduczyć trochę życia bardziej. Fajne w sumie. A to jest tak, że do któregoś wieku tam można być, czy mogą się zdarzyć? Bo to zawsze dzieciaki kojarzy, że tam byli, ale może to jest na grupy jakoś wiekowe podzielone. A żeby jakiś harcerz, kurwa, 40-letni był, to nie widziałem chyba. Więc się zastanawiam, czy to jest do któregoś wieku, czy... Aby utrzymać dobrą działalność harcerską dla dzieci i młodzieży, potrzebne są odpowiednie dorosłe osoby, które wykonują zadania dla harcerzy na dłuższy lub krótszy czas, aby przyciągnąć i utrzymać wystarczającą ilość osób dorosłych. Jest to duże wyzwanie oczywiście. No tak. Nie jest koniecznością, żeby być harcerzem. Każdy z nas ma... Co? Nie wiem.
kurwa, co tu jest napisane, to jest jakiś pojebany tekst strasznie. Jedziemy napisać ten artykuł, tak, mam wrażenie, że jest przetłumaczony z angielskiego. Może tak. No ale chodzi o to, że ktoś musi być dorosły, bo dorosły harcerz to jest ten, który jest tym druhem takim. No nie? Tak, no tam... ta, żeby tam kurwa coś przewodniczył, nie? I zarządzał. A zaraz się okaże, że pierdolimy głupoty. No wiadomo, jak zawsze, ale to... Bo to są komentarze, żeby ktoś je napisał, nie? No jak ktoś jest harcerzem i ma fajne historie, to kurwa zapraszamy. Pogadamy sobie o harcerstwie i wpierdalaniu szyszek. Survival to nie gra. Szkoda. To kwestia umiejętności. Dlatego warto nauczyć się jak największej ilości technik i taktyk przetrwania. No właśnie, kurwa, powiedz mi. Powiedz mi, jakie są, trenuj. Naucz się planować. Strasznie ogólne to są na tej stronie. Tak. Tego Red Bulla. Dowiedz się, co możesz jeść. O, no to właśnie to jest wa. O! Stary, ja nawet kurwa po grzybach bym się nie rozpoznał. Nie wiedziałbym, jakie grzyby są jadalne, które nie. Nie, ja też nie wiedziałbym. Wiem, że tego. Jakieś blaszki tam są, czy coś tam. Ale kiedyś za dzieciaka pamiętam, że z rodzicami, czy tam z kimś, z dziadkiem, czy czymś chodziłem właśnie na grzyby i zbierałem je. Tylko właśnie chyba dziadek mówił, że to wszystkie chujowe, co zebrałem są i trochę nie bardzo. I tak mi się skończyła moja pasja. Jest wiele rzeczy, które można jeść, trzeba tylko nauczyć się wybierać jadalne elementy świata i roślin. James John. Ale ciężko by było tak. Poza tym, ktoś, to ty chyba mówiłeś, że jak liso psika, to jest niedobre jedzenie i chuj, w lesie nie masz jedzenia. No tak, znaleźć. No tak. No widzisz. Naucz się budować schronienie. A co jedzą takie dziki na przykład, kurwa, jak są w lesie, to co one? Żołędzie? Kasztany? No. Nie ma, w lesie, którym ja mam obok siebie, tam nie ma żołędzi ani kasztanów. Co one jedzą w takim razie? Borowiki? Może grzyby jedzą? Może... Trufle. Trufle, no. Majonez truflowy. Aby przetrwać w dziczy, musisz wiedzieć 12 tych rzeczy. O, jakich? Numer 1. Gdzie rozbić obóz? No, nie wiem gdzie. Najważniejsze jest to, żeby być jak najwyżej i pozostać suchym. O, widzisz, mówiłem ci, że jednak ten hamak. No, ale to zależy też od miejsca. Hamak ten, wygrywa, no, ale... bo zobacz, masz sucho i masz wysoko. No trochę tak. Należy unikać dolin, zapadlin i miejsc, w których poziom wody może gwałtownie wzrosnąć. Należy również trzymać się z dala od siedlisk i gniazd owadów, a także suchych drzew, które mogą się w nocy przewrócić. O tym bym nie pomyślał. No tak, a no nawet bym nie rozpoznał pewnie za bardzo. Ale to nie, fakt. No widzisz, że coś jest nie tak. No, trochę tak. Jak zbudować szałas? Największym zabójcą na łonie ratunku jest hipotermia. No to widzisz, dlatego tą folię na przykład proponowali, nie? Ona chyba ratuje dość. No. Przed takimi rzeczami. Aby się przed nią schronić, możesz mieć. Możesz się z nim przed nią schronić, mając dobre schronienie. Znajdź zwalone drzewo, które leży przewrócone pod jakimś kątem, oprzyj się o niego. Zwalonego konia znaleźć. Ja pierdolę. No, zwalone drzewo i gałęzie piszą, że można tak zrobić prowizoryczne mieszkanko. A ciekawe, rozpalenie... czy by się udało rozpalić ogień, kurwa, tak przecierając patykiem. O patyk. Nie wiem. Ale jest napisane właśnie rozpalenie ognia teraz, tylko kolejny punkt. To zapalniczkę bym wziął, to starczy, tyle ognia jest w tej zapalniczce, że człowiek... Według Stewarta, jakiegoś tam, do rozpalenia ognia możesz użyć dowolnej baterii. O, no to co mówiłeś, że... Folijka aluminiowa czy coś i folia też aluminiowa można. Bądź no, ale to prędzej już zapalniczkę bym miał przy sobie niż baterię. Bo chodzi o to, tu jest napisane, że chodzi o to, żeby wywołać zwarcie w baterii. No tak, i wtedy się rozpala jakoś tam. Ale to też trzeba wtedy znaleźć taki susz, taki kurwa ten, ściółka leśna, takie znajdowali zawsze. Ty masz zawsze. Ten artykuł przed oczami czy co? Nie, nie mam. Nigdy, ale to jest napisane, celuj w próch, to lepidny materiał palny, pochodzenia organicznego. No, ale to dość logiczne, no, żeby suche było, no bo duży kawałek, duży patyk ci się nie rozpali, nie? A takie no małe, tak. chrząszcz kurwa taki, ja to ci czasem... się rozpali fajnie. Ja czasem mam problem, żeby rozpalić coś, jaką rozpałkę, kurwa. A grilla, nie? A co dopiero ten? A co dopiero tak. Ognisko jakieś. A musimy zrobić kiedyś gdzieś ognisko, pojechać gdzieś w jakieś miejsce i ognisko odjebać. Dawno nie robiłem mam ogniska. Zajebiste miejsce na ognisko. Mam zajebiste miejsce na ognisko. Pod Warszawą. I no wiem. Teraz tam możemy jechać tam. Wiem, mówiłeś o tym miejscu. No ale to bardziej na wiosnę jakąś, nie? Chyba lepiej. Jak będzie ciepło. No. Ale to fajne, będziemy takie ognisko tam zrobić, kiełbaski, pianki, podsmażyć sobie. Fajne. No. Fajnie. Aby podtrzymać ogień, potrzebujesz czterech podstawowych rzeczy.
stos suchego, włóknistego materiału, jeśli posiadasz kawałki waty nasączone wazeliną lub pomadą. No, raczej nie będę wygrana miał po twojej stronie. Drzewa w trzech rozmiarach. Wykałaczek patyczków do uszu i ołówków. Potrzebny będzie również kawałek drewna długości przedramienia, który posłuży jako podstawa, ale także jako zasłona dla rozpałki. No, ognisko bym raczej dał radę rozpalić. Dałoby radę jakoś pokminić. Pół nocy by to zajęło, ale... A co z wodą pitną? No właśnie, kurwa, rurkę trzeba kupić, tą taką, co czyści wodę, co Dominik Łupicki wodę z kibla pił tym. Fajne to by było. Fajna taka rurka. Podcast dwa razy je wody. Wodę pitną i wodę, która może cię zabić, mówi Steward. Jaka może zabić na przykład? No nie wiem, zaraz przeczytam. No poza słoną, której nawet nie wypijesz, nie przełkniesz za bardzo. Należy unikać wody, która długo utrzymuje się na ziemi w postaci kałuż lub małych strumieni. Aha. Czyli stałe jakby te... No ale z rzeki nie. Mógłbym się już napić na przykład. Nie. Dlaczego? Ze stawu tak po prostu? Jak nie z rzeki, otwarty? Nie ze stawu. A, z rzeki, okej. Okay. Jedną z możliwości jest zagotowanie takiej wody i tym samym pozbycie z niej wszystkich patogenów. No w sumie tak, jednak no to wtedy to warto możliwe. Sobie ją zagrzać, nie? Bezpiecznym źródłem wody jest śnieg, deszcz i rosa, które są łatwo dostępne i nie trzeba ich gotować. Śniegu nie trzeba gotować? Wow. A ja myślałem właśnie, że trzeba go przegotować. Też tak myślałem. To dziwne. A jak ktoś z was kiedykolwiek albo teraz nadal się bawi w to i seje śnieg, to se kurwa gościu wsadź go do szklanki przeczystej i zobacz, jaka brudna woda to jest. No ja jest sypu dużo. No szczególnie jak bierzesz, wiesz, z powierzchni, na przykład ten śnieg trochę leżał, to tam się w chuj tego kurzu jakiegoś zbiera i tak dalej wszystkiego, nie? Ja śnieżek widziałem właśnie, jak ludzie do garnka to brali to i gotowali tą wodę. Też takie coś oglądałem, no. Zbieranie wody za pomocą woreczków. O, wiedziałeś o tym? Że wody za pomocą woreczków? Ale jakich woreczków? To ta metoda polega na zbieraniu... Ta metoda polega na zbieraniu potu roślin. Można powiedzieć, że roślinie podobnie jak ludzie się pocą. I potrzeba przeźroczystej plastikowej torby, którą ciasno związujesz wokół gałęzi, na której rosną liście. Jeśli po pewnym czasie wrócisz w miejsce, w woreczku znajdziesz skórę. Tak, to mój wodę. Ten... Mój tata tak chyba robił z brzozami, że były brzozy i on na brzozę zaczepiał pudełko właśnie, butelkę, ucinał ten i był sok z brzozy po prostu, nie? Smakuje jak woda taka trochę kwaśna, spoko to było, piłem to. No, to zdrowe podobno jest. Które dość. Rośliny są jadalne? No które? No i jak jestem w lesie, co mogę sobie zjeść? Nie należy marnować energii na polowanie na duże zwierzęta, lepiej zadowolić się czymś mniejszym. Możesz na przykład łowić ryby, żaby lub małe jaszczurki, a przede żaby wszystkim żaby i jaszczurki? To w ogóle można jeść? No, najwidoczniej. Nie, zjadłbym nie chuj, to bym kurwa... Żabie łódka. Rośliny bym jadł, stary, no naprawdę. Też bez rośliny. No rybę jeszcze okej, okay. Rybę jeszcze dałoby radę już naprawdę, jakbym się poduczył ten, to bym dało radę przyrządzić, ale jakiś kurwa królika czy coś, to nie. Albo żabę jest napisane, tym bardziej. Że ślimaki jeszcze. No właśnie nie, ja bym też nie dał rady w ogóle. Zwłaszcza te tęczności tam, kurwa, w środku. Trzeba się nauczyć rozróżniać rośliny jadalne od niejadalnych. To jest napisane kup książkę o roślinach, przestudiuj. Jeżyny bym wpierdalał. Ale jeżyny też są zdradliwe, też mogą być złe. Są zdradliwe też, a ja jadłem takie zawsze, jak były przy drodze czy coś, to jadłem. Jak w Deforesta graliśmy na przykład. No to były trujące i nietrujące właśnie. A właśnie, Deforest jest trochę takim, kurwa, survivalem ten w sumie. Trwania, tylko tam masz kurwa jakichś kanibali, które ci się nawalają, a w życiu chyba właśnie... tak się nie zdarza. Chyba, żebyś na jakimś wyspę pojechał. Kiedy wychodzi Son of the Forest? Nie wiem, ja widziałem ostatnio filmik, mi wyskoczył w polecanych na YouTubie ten, objaśnienie całej fabuły The Forest. Stary, ja nie wiem, w co my będziemy grać w lutym, ale wychodzi jeszcze Son of the Forest 23. Pewnie chujowy będzie. Nie, zajebisty. Widziałeś trailer? Nie. Dojebane. No bo mnie ten zwykły Forest nagraliśmy trochę, ale tak kurwa taki drętwy był. A jakiś. Tak, bo ty w sumie coś mało grałeś. Ty no bardzo mało grałeś. Bo mnie ta mechanika mnie wkurwiała, to cięcie takie trochę te niedorobione, takie się wydawało wszystko. Takie, to jest stara gra. To jest ale gra fajny stary. Był na przykład ten, to już fajniejszy był mi się wydaje trochę ten Green Hell, co graliśmy. Green Hell był spoko nawet. Tylko, że
mało rzeczy tam było do roboty. Dużo ogarnęliśmy, tam graliśmy z weekend czy tydzień może i dużo tam już poograniliśmy. Ja bym chciał też pograć. Powtarzalne było, ale było fajne. Było fajne, jak sobie tam dom fajne, ale Greenhell był bardziej. No, Greenhell był bardziej zbudowany, trzeba. Greenhell był fajny, no. No, ale wiesz, The Forest jest z 2014 roku, też bym pograł, zajebisty był. No właśnie, jak ten nowy będzie fajny taki, to kurwa też bym pograł w coś takiego. No. Tak mi się ten Greenhell teraz przypomniał właśnie i to było fajne, pamiętam. Fajny był. Zbieraliśmy drzewa, kurwa, bambusy jakieś tam inne. Było pojebane to, że tam były pszczoły i osy i trzeba było te oglądać sobie, bo rękę trzeba było sobie oglądać, no. Znaczy my jakiś tryb łatwy włączyliśmy, bo nawet na tam jakimś, czy jakiś tam nawet nieśmiertelny chyba, bo na tym podstawowym jakimś to było tak przerąbane, że szok, że się nie dało nic, nie robiliśmy. No, no psycha się dała tam. No tak, bo tam jeszcze psychika była, to w ogóle to mieliśmy to powyłączane, bo to było straszne. Jakieś duchy się widziało. Ale zajebiste to było. No kurwa, fajne był. To w chuj. Jak nie zagrasz, to ja zagram na singlów to dzisiaj. Greenhella? Ale już dużo przeszliśmy tam. Że takie już, mi się wydaje, że nie. Większość mi się wydaje, że poodkrywaliśmy tam rzeczy i takie było. Dobrze, idąc dalej. Tutaj o polewaniu. Orientacja w dzień. Jeśli znajdujesz się właśnie w sytuacji, w której nie ważne. Masz w sobie urządzenia GPS, mapy ani kompasu, możesz orientować się po niebie. No tak, albo też po mchach, kurwa, czy po mchu, gdzie rośnie, to też tak ludzie wiem, że się orientowali przez to. Też było, no. Ale po niebie w dzień to no da się określić zachód i wschód, nie? Wtedy też północ i południe też dałoby radę raczej. Jak już określisz ten, no to tak, to ogarniesz sobie. Jest napisane, że można też że ja nigdy, stronę... tak wiesz, nie wiem, czy to nie jest takie przestarzałe dość urządzenie. Tak realnie do czego aktualnie można wykorzystać kompas, kurwa. Tak szczerze, no bo nie wiem, jak się nawet zgubisz? By po tym poruszać. No tak, no ale to masz i tak Google Mapsa i wszystko, nie? Więc... No ale załóżmy, że tak, kurwa, się w tych aktualnych czasach ten kompas to jest tak z pizdy trochę to urządzenie. No dobra, ale wiesz, o co w tym nie? chodzi? Na przykład, nie wiem, załóżmy, no właśnie nie wiem, o co w tym chodzi, dlatego pytam. No to załóżmy, że żyjesz w lesie jakimś, znaczy żyjesz obok lasu i gubisz się w nim i wiesz, że na północy jest miasto, więc idziesz na północ. No to wtedy tak, no to wtedy ma sens. No ale właśnie dlatego useless urządzenie mi się to wydaje, bo nigdy realnej okazji nie miałem z tego skorzystać, nie? I nie wiem, czy są jakieś osoby, które tak realnie z tego musiały skorzystać i jak to w ogóle działa? To jest pojebane dla mnie. No magnesowo, nie? Jakoś. Tylko bardziej się zastanawiam, jak ten kompas w telefonie działa, kurwa. Czy on faktycznie działa też dobrze, czy nie? No bo działa, ten normalny, bo jak masz... na mapsie patrzę, obracam się, to się obraca też. No niby tak, ale ciekawe właśnie, jakby to w warunkach bez internetu, bez niczego się to poradziło. I ciekawe, czy iPhone'a da się włączyć w tryb taki, że kurwa masz tylko kompas dostępny na przykład i ci nie zżera baterii i może 2 tygodnie wytrzymać. Nie ma chyba takiej opcji, tryb survival. Jak masz tryb samolotowy, to włączasz tryb survival i masz tylko fajnie by to było. Taki stary, wiesz, wygląda jak taki graficzny stary telefon jakiś taki chujowy. I masz grafiki tylko nie ma możliwość żadnej. Dzwonienia na 112. Masz dzwonienie, ewentualnie jakaś wiadomość, kurwa SOS czy tam SMS możesz wysłać, no i kompas. Ciekawe, czy da taki tryb włączyć. W ogóle to, że latarki, nie wiem, bo teraz na nas też... Latarka też jest OP. A właśnie poczekaj, na przykład, bo ja za dzieciństwa pamiętam, że lupę brałem i mrówki paliłem lupą ze światła słonecznego. A czy z światła, z latarki, z telefonu dałoby się rozpalić przez lupę ogień, czy nie działałoby to? Nie, chyba. Chyba za słaba by była moc. To są promienie UV, a to jest... Może tak, może to są inne też promienie. I ciepła nie wytwarza, może tak. Ale na przykład, jak świecisz na urządzenie jakieś takie małe, które jest na moc solarną, ten panelik ma taki mały, na światło, jak świecisz latarką, to zaczyna działać. W telefonu latarką, jak zaczynasz świecić, to zaczyna działać. Tylko może to jakoś inaczej chujowo jest zrobione, to urządzenie w takim razie. Nie wiedziałem o tym, że to działa. No ja miałem takie małe figurki kiedyś, które zaczynały się ruszać, jak światło było i na przykład jak światła to do nagrywania włączałem, to się zaczynały ruszać z tyłu. Tak? No, więc to po prostu przez światło działa, nie? Ale to może jest zajebiste. Inaczej zrobione niż ten panel fotowoltaiczny faktyczny. Chuj wie. A wiesz, jak się wiąże węzły? Nie wiem nawet jakie są, chyba że taki na szyi. No nie wiem. Ja pierdol. Nie wiem, jak się wiąże. Ja nawet takiego bym nie umiał wiązać, kurwa. No to chyba nie trzeba wiele się zastanawiać. Wiążesz i chuj. Co będzie, to będzie. Ja widziałem komentarz właśnie pod jakąś nutką ostatnio, że słuchane jest na pętli. W nawiasie nie mam nic między nogami. Ogień.
Ja pierdolę. Dobrze, więc to jest wysyłanie sygnałów. Wiesz, jak działały sygnały SOS? No jest ty, tak? Coś takiego? Nie wiem, kurwa. Czyli dwa krótkie, dwa długie, dwa krótkie? Nie, no nie wiem, chyba tak. A nie na odwrót? Chuj wie, ja wiem, że kiedyś miałem Sony Ericssona i on właśnie miał latarkę i tam był tryb SOS i on świecił latarką właśnie fleszem w taki sposób, że SOS sygnał był. Ale czy to komuś realnie się przydało? Zacznijmy od tego, że w tych czasach nikt by tego nawet nie rozczytał, kurwa, nie? Mi się wydaje, że ktoś, kto jest, jeżeli, bo inaczej, do jakich sytuacji przydać się sygnał SOS, na przykład do sygnalizacji na morzu, no to no na morzu tak. Wiedzą, mi się wydaje, że to jest SOS. No jeżeli byś to jakiś sygnał ten wysyłał, jakiś kurwa wiesz, krótkofalówką, czy gdzieś kody Morsa, tak mówisz, to tak. Ty tak mówisz teraz, bo nigdy nie byłeś marynarzem, ale pewnie no marynarze tak, są tak, wyszkoleni tak. W tym, wiedzą. No to, tak, bo tak no samo, w sumie tak. Tak samo jak ja ci teraz powiem for, bo ty wiesz, o co chodzi, a ludzie na przykład kurwa, no tutaj, tak. Którzy słuchają tego, nie wiedzą, o co chodzi. No myślę, tak, że mówię cztery. No więc to prawda. Cztery. Ale ciekawe, czy ktoś właśnie ten... czy jakby ci marynarze umieją wszystko przeczytać przez kod Morsa? Nie wiem. A ja wyjaśnię tak. Jeszcze względem wyjaśnienia, że for to jest... Należy uważać w golfie, jak na ktoś... Na polu golfowym, no. A nie dobrze, sport, a wy uważajcie na siebie. Inaczej. To jest for, no for, że po... Ale ten, nie, chodzi o to, że się pisze inaczej niż 4. Ale fore, mówi, fore. Mówi tak samo, no. W sumie no. Tak. Zgramy w golfa aby GTA na online dzisiaj? Tak, a wy uważajcie na siebie i grajcie w golfa GTA i na żywo. Siema. Dobranoc.